Biura rachunkowe bardzo często otrzymują od klienta już zeskanowane dokumenty albo faktury elektroniczne. W celu dodania tychże dokumentów możemy wykorzystać czwarty sposób, a mianowicie dodawanie z pliku. Będąc na liście dokumentów po prawej stronie mamy przycisk Dodaj. Wybieramy plik z dysku. Dokument pojawia się na liście w formie do odczytu.